Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Pies Ciapek. Hał, hał! To znaczy, cześć! Jestem tutaj, żeby opowiedzieć wam swoją historię, bo każdy pies ma własną. Pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Ciapek. Moja mama była terierem, a tata kundelkiem. Przyznam się wam, że jako szczeniak nie byłem najgrzeczniejszy. Ale zawsze byłem bardzo odważny. A gdy dorosłem, zostałem psem lotnikiem. Tak, to żaden psi żart. Wszystko, o czym wam opowiem, wydarzyło się naprawdę. Przenieśmy się w przeszłość, do czasów, kiedy żyli wasi pradziadkowie i prababcie, czyli rodzice waszych dziadków. Wiem, to było dawno. W roku 1939, jeszcze przed II wojną światową, nasi sąsiedzi, czyli III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki, w tajemnicy ustalili plan podziału Polski między siebie. Dla Polski oznaczało to, że kiedy wybuchnie wojna, przestanie istnieć jako państwo. 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę, rozpoczynając w ten sposób II wojnę światową. Realizując tajny plan, Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września od wschodu. To był dla Polaków cios w plecy, który doprowadził do zniknięcia Polski z mapy Europy. Do walki dołączyły również inne państwa, a w trakcie trwania wojny bitwy toczyły się w wielu miejscach na świecie. W tej sytuacji polskim żołnierzom, którzy walczyli na froncie, groziła niewola niemiecka lub sowiecka. Wojska polskie zostały więc ewakuowane do Francji. Ewakuacja oznacza zabranie na przykład żołnierzy z miejsc, w których grozi im niebezpieczeństwo, do miejsca, gdzie jest bezpiecznie. Niestety, 10 maja 1940 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała także Francję, zmuszając ją do poddania się. Wojsko polskie znowu musiało się ewakuować, tym razem do Wielkiej Brytanii. W Londynie generał Władysław Sikorski, który był wtedy premierem rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz dowódcą polskich sił zbrojnych, spotkał się z Winstonem Churchillem, premierem Wielkiej Brytanii, i podpisali umowę o stworzeniu polskiej armii na terenie Wielkiej Brytanii. Umowa ta obejmowała powstanie polskich sił powietrznych, które składały się z dywizjonów myśliwskich oraz bombowych. Ich zadaniem było wsparcie brytyjskiego lotnictwa. Polskich dywizjonów utworzono 15. Piloci z dywizjonów myśliwskich toczyli w powietrzu pojedynki, strzelając do wrogich samolotów. Walki myśliwców były bardzo dynamiczne, a sytuacja w powietrzu potrafiła zmienić się w ciągu sekundy. Zadaniem dywizjonów bombowych było zrzucanie bomb na wyznaczone cele na terytorium wroga. Bombowce w powietrzu były wolniejsze i mniej zwrotne. Dlatego wymagały eskorty, czyli ochrony, którą zapewniali im piloci myśliwców. Wielka Brytania była ostatnim krajem w Europie, który podczas trwającej wojny stawiał opór III Rzeszy Niemieckiej. Jednak 10 lipca 1940 roku III Rzesza Niemiecka rozpoczęła atak i powietrzną bitwę o Anglię, która trwała prawie 4 miesiące. III Rzesza Niemiecka posiadała około 2,5 tysiąca samolotów, a niemieccy lotnicy Luftwaffe latali na szybkich i zwrotnych myśliwcach Messerschmitt i bombowcach Heinkel. Brytyjczycy mieli o wiele mniej samolotów, bo tylko 600. Część z nich stanowiły myśliwce Hawker Hurricane, czyli Huragan, które były wolniejsze od niemieckich Messerschmittów. Dlatego wykorzystywano je do walki z bombowcami. Ale brytyjscy piloci latali również na samolotach uznawanych za najlepsze myśliwce II wojny światowej, czyli Supermarine Spitfire. I to właśnie Spitfire'y walczyły z szybkimi niemieckimi myśliwcami. Samoloty wrogiej III Rzeszy Niemieckiej bombardowały Londyn, pobliskie miasta, linie kolejowe i angielskie lotniska. Sytuacja nie wyglądała dobrze dla Anglików. Polscy żołnierze z dywizjonów bombowych i myśliwskich chcieli walczyć z wrogiem. Ale brytyjskie dowództwo nie wierzyło, że Polacy potrafią dobrze latać i bić się w powietrzu. Problemem było też to, że Polacy nie mówili po angielsku.
więc na początku trudno było im porozumieć się z angielskimi żołnierzami. Ale wszystko zmieniło się 30 sierpnia 1940 roku. Podczas lotu treningowego, w którym brali udział polscy lotnicy, na horyzoncie pojawiły się niemieckie Messerschmitty. Polski pilot Ludwik Paszkiewicz z 303 Dywizjonu Myśliwskiego zdołał zestrzelić niemiecki samolot. I już następnego dnia piloci z 303 Dywizjonu Myśliwskiego oficjalnie zostali wysłani do walki i od razu odnieśli ogromny sukces. Zestrzelili 6 niemieckich myśliwców, nie tracąc przy tym ani jednego własnego samolotu. 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski imienia Tadeusza Kościuszki i jego piloci okazali się bohaterami w bitwie o Anglię, która zakończyła się porażką III Rzeszy Niemieckiej. Polacy zestrzelili 126 samolotów wroga. Byli sławni w całej Wielkiej Brytanii. Pisały o nich gazety i mówiono o nich w radio. Spotkali się nawet z królem Wielkiej Brytanii, Jerzym VI. I tutaj zaczyna się moja historia. Bo jeśli piloci z dywizjonu 303 byli najsłynniejszymi pilotami walczącymi w bitwie o Anglię, to ja, Ciapek, byłem najsłynniejszym psim przyjacielem żołnierzy z 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Mój los nie był wesoły, bo wojna to ciężki czas, również dla psów. Wiele zwierząt straciło wtedy swoje domy i rodziny. Smutnego i zagubionego psa zauważyli mechanicy. Przygarnęli mnie i zbudowali dla mnie wspaniałą, drewnianą budę obok jednego z hangarów lotniczych. Moim opiekunem i najbliższym człowiekiem został kapral Tadeusz Karwowski. Nie uwierzycie, ale naszą wspólną pasją była jazda na rowerze. O, to właśnie my podczas przejażdżki. Żyłem w bazie razem z żołnierzami. Brałem udział w zbiórkach, uroczystościach i paradach. Pilnowałem również samolotów. Alarmowałem głośnym szczekaniem, gdy zbliżał się ktoś, kogo nie znałem. Pomimo, że urodziłem się w Wielkiej Brytanii, nie miałem problemu z nauką polskiego. I tak bardzo polubiłem polską załogę, że reagowałem tylko wtedy, kiedy mówiono do mnie po polsku. Polacy nauczyli mnie również kilku sztuczek. Może zaprezentuję. Potrafię prosić, stojąc na tylnych łapkach i wskakiwać lotnikom na barana. Ale to, co kochałem najbardziej, to samoloty i latanie. Pewnego dnia piloci z 305 Dywizjonu Bombowego zabrali mnie na mój pierwszy lot bojowy samolotem Vickers Wellington i tak stałem się prawdziwym członkiem załogi i psim lotnikiem. Dostałem również osobisty ekwipunek lotniczy. Nosiłem słynną skórzaną kurtkę, taką samą, jaką nosili brytyjscy i polscy piloci. Na kurtce miałem odznakę dywizjonu, skrzydło polskiej husarii, oparte na inicjałach imienia i nazwiska Józefa Piłsudskiego, JP, z buławą marszałkowską. W dolnej części skrzydła umieszczony był numer 305, a z lewej strony część polskiej szachownicy lotniczej i trójkolorowego znaku RAF, czyli Royal Air Force, co po polsku znaczy Królewskie Siły Lotnicze. Posiadałem również spadochron, a nawet butlę z tlenem, którą odkręcano mi na wysokości około 3000 metrów. Na tej wysokości potrzebowałem tlenu, żeby nie tracić przytomności i żeby móc obserwować, jak z mojego samolotu zrzucane są bomby na tereny III Rzeszy Niemieckiej. A po każdej wyprawie dostawałem od żołnierzy wyrzeźbioną z drewna bombę. Miałem takich bomb aż 8. Nosiłem je przy obroży. Dostałem też awans na kaprala. Piloci mówili, że przynoszę im szczęście i dzięki temu bezpiecznie wracają do bazy. Druga wojna światowa to był ciężki i okrutny czas. Wielu żołnierzy zginęło w walkach w powietrzu i na lądzie, ale między innymi dzięki ich bohaterskiej postawie udało się pokonać III Rzeszę Niemiecką i 8 maja 1945 roku zakończyć wojnę w Europie. Niestety, dla Polski nie oznaczało to wolności. Władze powojennej Polski były pod wpływem Związku Sowieckiego, a w kraju stacjonowała Armia Sowiecka. Lotników, którzy zdecydowali się na powrót, spotykało tu więzienie. Dlatego większość z nich została poza granicami kraju
o które tak dzielnie walczyli. Jesteście ciekawi, jakie były moje losy po wojnie? Mi również nie udało się wrócić do Polski. Zostałem w Wielkiej Brytanii, ale na zawsze pozostałem polskim psem. Nawet szczekałem po polsku. Hau, hau! A nie jak moi brytyjscy koledzy. Uf, uf! Cieszę się, że mogłem opowiedzieć wam o polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pilotach, którzy byli asami lotnictwa i o ich bohaterskiej walce. Ja, pies Ciapek, jestem dumny, że mogłem towarzyszyć tym dzielnym żołnierzom i że byliśmy dla siebie w tamtym trudnym czasie najlepszymi przyjaciółmi. Pamiętajcie też o nas, czworonożnych żołnierzach. Hau, hau! I do widzenia!